Witam serdecznie na moim kanale i dziękuję za to, że zdecydowałeś się obejrzeć właśnie to nagranie. Jeśli jest to Twoje pierwsze nagranie ze mną, witaj, mam na imię Izabela i jestem aktywistką. Celem moich działań jest między innymi uświadomić Cię o Twoim prawdziwym potencjale, abyś mógł nauczyć się jak najlepiej wykorzystywać swoje talenty i umiejętności. Celem również jest wybudzenie Cię z iluzji życia, którą żyjesz, abyś mógł wreszcie podejmować życiowe decyzje w pełni świadomie, zarówno teraz, jak i w przyszłości. Jako aktywistka poprzez swoje działania pragnę przywrócić porządek temu światu, aby przyszłe pokolenia mogły doświadczyć jedynie miłości, pokoju i sprawiedliwości, a tym samym cieszyć się wolnością i kreować własną rzeczywistość zgodnie ze swoimi upodobaniami. Również silnie wierzę, że poprzez zjednoczenie razem możemy zbudować nowy i lepszy świat tu na Ziemi. Wszelkie informacje, którymi się z Tobą dzielę, są wyrazem mojej własnej opinii i poglądów. Poglądów wynikających z moich badań i obserwacji, które od lat przeprowadzam. Dlatego wiedza, którą posiadam, nie pochodzi z książek, lecz raz jeszcze z moich osobistych doświadczeń. Oznacza to, że w swojej pracy nie używam innych materiałów, aby chociażby udowodnić Ci swoją prawdę. Wszystkie informacje zawarte w moich materiałach nie mają, broń Boże, na celu nikogo obrazić, a tym bardziej zmieniać czyichś poglądów. Celem natomiast jest zachęcenie Cię do refleksji nad własnym systemem przekonań, a tym samym zmotywowanie do zbudowania własnej, silnej opinii wokół omawianego przeze mnie tematu. Dziś opowiem Ci kolejną poruszającą z życia wziętą historię. Historię o tym, jak na przełomie lat przekształcałam się i zmieniałam, zarówno zewnętrznie, jak i wewnętrznie. Zabiorę Cię w podróż do przeszłości, gdzie ujawnię Ci swoje chociażby największe sekrety. Podzielę się z Tobą osobistymi doświadczeniami, tymi nawet najbardziej dotkliwymi, które przez lata budowały mój charakter i tworzyły postać, którą dziś jestem. Drogi widzu, chcę, abyś usłyszał moją historię, bo wiem, że w ten sposób pomogę Ci zrozumieć siebie. A to oznacza, że zajrzysz do najgłębiej ukrytych tajemnic ludzkiego umysłu. Dowiesz się, jak działa mechanizm programowania. Dzięki temu zrozumiesz, gdzie kreują się Twoje poglądy i wierzenia. Ale nie tylko. Bo odkryjesz również własne talenty i umiejętności, o których być może jeszcze nawet nie wiesz. A to wszystko sprawi, że w końcu doznasz oświecenia, które już na zawsze odmieni również i Twoją rzeczywistość. Jeśli jeszcze nie miałeś okazji obejrzeć wcześniejszych epizodów, zrób to już teraz, a dzięki temu będziesz zawsze na bieżąco z wszelkimi informacjami. Podkreślam, że istotnym jest, abyś obejrzał wszystkie epizody, ponieważ każda historia jest kontynuacją ostatniej, a dzięki temu łatwiej Ci będzie zrozumieć przesłanie moich wiadomości oraz cel mojej pracy. Jest to trzecia część trzeciego epizodu. Natomiast ze względu na ogrom informacji podzieliłam materiał na dwie części. Zatem tematem dzisiejszej opowieści będą uzależnienia od substancji psychoaktywnych oraz konsekwencje ich nadużywania. W tej części opowiem Ci między innymi o działaniu tych najbardziej popularnych, a w tym celu posłużę się własnymi doświadczeniami jako obserwatora i doświadczającego. W części
drugiej natomiast opowiem Ci o znajomościach, jakie nawiązałam w tym okresie. A dokładniej o znajomościach, które głównie przyczyniły się do moich złych nawyków i nałogów. Co nie zmienia faktu, że mimo swojej ogromnej toksyczności, to właśnie te relacje okazały się być podstawą do podjęcia badań w kierunku pracy nad zrozumieniem działania umysłu człowieka w nałogu. Dzięki tym doświadczeniom również wyciągnęłam z życia wartościowe lekcje oraz podjęłam kroki ku jeszcze większej przemianie. W celu zrozumienia mojego przekazu istotnym jest, abyś kontrolował swoje myśli i starał się nie oceniać, czy też wydawać pochopnych opinii. Zamiast tego uważnie słuchaj i spróbuj wyłapać najważniejsze informacje, które być może pozwolą również i Tobie zrozumieć źródło Twoich uzależnień. Uzależnień, które wcale nie muszą wiązać się z alkoholem czy narkotykami. Osoba, która krytykuje innych na podstawie ich wyglądu i zachowania, nie znając ich historii, jest hipokrytą. Bo jak też się okazuje, łatwiej przychodzi nam oceniać innych, aniżeli nas samych. Bo w ten sposób automatycznie będziemy mogli odwrócić uwagę od własnych wad i błędów. I tu nasuwa się pytanie. Czy tego typu zachowanie człowieka jest świadomym zachowaniem, czy być może wyuczonym wzorcem, który podświadomie kieruje nim, a tym samym decyduje o jego poglądach? Dość ironicznym jest twierdzić, że narkotyki są B, natomiast wszelkiego rodzaju medykamenty, w tym tabletki silnie uzależniające, typu tabletki nasenne, antydepresanty czy leki przeciwbólowe, są traktowane jako lekarstwo. Ale jeszcze gorszym jest fakt, że większość ludzi tak właśnie wierzy, ponieważ nie znają innej niż ta prawdy. Bo przecież tak właśnie jesteśmy zaprogramowani wierzyć. Dlatego zawsze zastanawiało mnie podejście moich rodziców do tematu używek. W domu o narkotykach rzadko mówiono. Powiedziałabym raczej, że był to temat tabu. Bo żadne z rodziców nigdy nie miało styczności z którymkolwiek ze środków odurzających. Oczywiście pomijając alkohol. Więc dziwiło mnie, że nigdy nie próbując, byli w stanie zbudować aż tak bardzo silnie negatywną opinię na ten temat. Jeśli natomiast chodzi o alkohol, czy wiesz, że największa ilość zgonów w wyniku nadużycia którejkolwiek z substancji psychoaktywnych dotyczy właśnie alkoholu? A jednak, mimo że wszyscy dobrze wiemy o skutkach uzależnienia alkoholowego, to mimo wszystko jest on łatwo dostępny i przede wszystkim legalny, przez co zapewne jest aż tak bardzo dużym problemem w społeczeństwie. Pamiętam nawet, jak w dzieciństwie podczas imprez okolicznościowych wręcz wyczekiwałam, aż wszyscy goście wyjdą, po czym chowałam się pod stół i spijałam pozostałości wódki z kieliszków. Kompletnie mi nie smakowała, ale zawsze byłam ciekawa, dlaczego ludzie tak bardzo się po niej weselą. Nielogicznym było, że na co dzień zachowują się inaczej, natomiast po wypiciu ich humor automatycznie się zmieniał. Więc chciałam poczuć to samo. W domu alkohol był pity jedynie od większych okazji. Pewnie dlatego kojarzę alkohol jedynie ze świętowaniem czegoś. Nikt w rodzinie nie zmagał się z chorobą alkoholową, więc nie miałam ciągotek do alkoholu. Alkohol piłam raczej do towarzystwa. A że niestety towarzystwo lubiło sobie wypić piwko czy dwa,
to dość często zdarzało mi się wracać do domu pod wpływem alkoholu. A że nie miałam zahamowań, nigdy nie potrafiłam pić z głową, jak to mówią, więc zawsze się upijałam. A tak szczerze, to nie piłam dla przyjemności. Piłam, żeby przypodobać się innym. Przez co nie zwracałam, czy nie zważałam na konsekwencje, jakie poniesie za sobą moje nieodpowiedzialne zachowanie. Więc zapewne pamiętasz z pierwszej części, nie miałam zbyt dobrego kontaktu z rodzicami. Więc większość czasu spędzałam właśnie poza domem. Od około bodajże 14 roku życia obracałam się naprawdę w różnych środowiskach. A to tylko dlatego, że wciąż poszukiwałam swoich ludzi. Ludzi, którzy rezonowaliby z moimi uczuciami. Niestety los chciał, że wielu moich znajomych pochodziło z domów, gdzie nadużywano alkoholu. Oczywiście nikt nigdy o tym nie wspomniał, ale po ich zachowaniu szybko można było to wyczuć. Mimo tak młodego wieku, znaczna większość z nich sama zmagała się z nałogiem. I tak zresztą pamiętam moją pierwszą miłość i jego kolegów. Nie zrozum mnie źle. Ja uwielbiałam ich towarzystwo. Każdy zawsze zadbał o miłą atmosferę, no i przy nich zawsze czułam się bezpieczna. Ale niestety prawdą jest, że spotykaliśmy się głównie po to, żeby się razem napić. Więc alkohol piłam już od 14 roku życia. Co niestety przyniosło mi jeszcze większe problemy w domu. Oczywiście, że rozumiałam postawę rodziców. Wiem, że dbali o moje bezpieczeństwo. Ale co mi z ich tłumaczenia, kiedy w rzeczywistości nie poświęcali mi uwagi? Nasze relacje głównie opierały się na sprzeczkach, które zresztą prowadziły donikąd. Więc alkohol poniekąd pozwalał mi zapomnieć o smutku, jaki miałam gdzieś tam w sercu, powiedzmy. Przez chwilę nawet myślałam, że to tylko niewinna zabawa. Przecież napijemy się, tylko pośmiejemy i tyle. Niestety od alkoholu się zaczęło. Bo dosłownie chwilę później zaoferowano mi skręta z marihuany. Oczywiście nikt nigdy nie namawiał mnie, czy zmuszał do niczego. Ja po prostu byłam ciekawa efektów. Bo znajomi wciąż zachwalali działanie owej marihuany. Ktoś raz powiedział, że widział piękne różowe niebo, inny, że brzuch bolał go ze śmiechu, a jeszcze inny, że miał halucynacje. A że niestety mam ciekawską naturę, byłam zafascynowana ich opowieściami, więc zrzuciłyśmy się z dziewczynami na naszego pierwszego grama i przyznam, że nie mogłyśmy się doczekać, żeby w końcu spróbować. Ale chciałyśmy mieć pewność, że jesteśmy bezpieczne. W końcu był to nasz pierwszy raz. Więc znalazłyśmy miejsce, gdzie nikt nas nie widział, po czym nabiłyśmy szklaną lufkę, którą kupiłyśmy w kiosku i rozpaliłyśmy jej zawartość. Co do działania, zdecydowanie nie widziałam różowego nieba, a tym bardziej nie miałam żadnych halucynacji. Faktycznie uśmiałam się do łez, ale najbardziej pamiętam, jak uderzył mnie głód. Miałam ochotę zjeść dosłownie wszystko. Dodatkowo czułam, jak moje ciało zrobiło się strasznie ciężkie, ociężałe, a ja nie miałam siły podnieść się z ławki. Miałam zwężone źrenice i zaszklone oczy. Więc kiedy w drodze powrotnej zaszłyśmy do sklepu, miałam wrażenie, że wszyscy patrzyli się na mnie, jak gdyby wiedzieli, że właśnie paliłam. Dosłownie miałam paranoję, więc uciekałam wzrokiem wszędzie, bo bałam się, że ktoś zauważy i doniesie do rodziców. A to oznaczałoby, że znowu dostanę na tyłek. A tego bardzo nie chciałam. Bo jak już wspomniałam wcześniej,
Ojciec stosował dość surowe kary, bo wierzył, że kara fizyczna przemówi nam do rozsądku. A jednak, mimo tego, że bardzo nie chciałam być ukarana, jakaś cząstka mnie wciąż się buntowała i kusiła, żeby robić mu na przekór. Aż w końcu sprawy wymknęły się spod kontroli. Bo odkąd nie zobaczyłyśmy różowego nieba za pierwszym razem, zastanawiałyśmy się, czy być może nie zobaczymy go za drugim razem. I tym sposobem paliłyśmy coraz częściej. Aż po którymś kolejnym razie w końcu zapomniałam o tym różowym niebie. Od teraz paliłam, bo tylko wtedy nie analizowałam tego, co działo się w mojej głowie. A faktycznie dużo się działo z tego, co pamiętam. Wyobraź sobie, czy to nie wspaniałe, że dosłownie już po kilku zaciągnięciach zapominasz o jakichkolwiek zmaganiach? Co więcej, po paleniu wpadałam w trans i zagłębiałam się w swoich myślach, gdzie w stanie zupełnego relaksu i spowolnienia byłam w stanie dostrzec rzeczy, których nie potrafiłam dostrzec bez palenia. Co więcej, nie towarzyszyły temu żadne negatywne uczucia, które niestety były obecne na co dzień. Oglądając filmy na przykład, widziałam najmniejsze szczegóły, których nie dostrzegałam nigdy wcześniej. Natomiast czytając książki, czułam się, jak gdybym weszła w rolę głównego bohatera, więc przeżywałam ją 10 razy mocniej. To dopiero były emocje. Jedynym skutkiem ubocznym, jaki wtedy dostrzegałam, był brak opamiętania w jedzeniu. Dosłownie jadłam do sytości i więcej. I choć dość często zdarzało nam się palić, jeszcze wtedy nie było mowy o uzależnieniu, bo rodzice byli wyczuleni na papierosy, więc kiedy wracałam do domu śmierdząca chociażby tytoniem, ci od razu wpadali w furię. A więc nazwałabym to raczej nawykiem kontrolowanym, bo w porównaniu do co niektórych znajomych, ja na co dzień funkcjonowałam bez najmniejszych problemów i nie czułam, że muszę koniecznie zapalić. Niestety nie skończyło się na skrętach i alkoholu. A to chociażby dlatego, że kumple mojego chłopaka z dzieciństwa dorabiali sprzedając narkotyki. A że pochodzę z małego miasteczka, dostęp do co niektórych używek był znacznie bardziej ograniczony niż w większych miastach. Więc kiedy zapytali, czy chciałabym spróbować tabletek na bazie ekstazy, oczywiście znowu wygrała ciekawość. Ale jak już wspomniałam wcześniej, w gronie chłopaków zawsze czułam się bezpieczna. Zresztą oni byli znacznie bardziej doświadczeni w używkach, więc ufałam, że nic mi się nie stanie. Ale mimo wszystko za pierwszym razem wzięłam tylko pół tabletki. I faktycznie wystarczyło, żeby chociażby mieli problem ze ściągnięciem mnie z parkietu. Przetańczyłam kilka dobrych godzin bez najmniejszej przerwy. A przypuszczam, że to mogło być dlatego, że tabletki, które sprzedawali, były mieszanką ekstazy z amfetaminą. Tak mi się coś kojarzy. Więc efekt był bardziej pobudzający. Zresztą niedługo później samej amfetaminy też spróbowałam. A nawet zdarzyło mi się wziąć ją kilka razy. A to tylko dlatego, że dawała niesamowity efekt pobudzenia. Dosłownie zaraz po przyjęciu dawki czułam, jak rozszerzały mi się źrenice, a ja po prostu nie przestawałam gadać. Czułam, jak gdyby coś pozbawiło mnie jakichkolwiek hamulców. Nie czułam bólu, nie czułam smutku, nie czułam braku, nie czułam wstydu.
zamiast tego czułam się zupełnie wolna. Miałam dosłownie 150 różnych myśli na minutę, pełno kreatywnych pomysłów i motywację do działania. Niestety wszystko, za co się zabrałam chwilę później, wydawało się być już nudnym. Więc dosłownie po chwili miałam ochotę robić coś innego. Bo efekt skupienia na czymś mijał po dosłownie kilku sekundach. Powiedziałabym raczej, że byłam strasznie rozproszona. A to chociażby dlatego, że rozpierała mnie niesamowita dawka energii, której w żaden sensowny sposób nie potrafiłam spożytkować. I kiedy po kilku godzinach euforia powoli opadała, raptem uderzyło to uczucie kompletnego wycieńczenia, które jest nie do opisania. Efekt pobudzenia był tak silny, że na tym tak zwanym zjeździe czułam, jak dosłownie każda cząstka mojego ciała bolała. Do tego stopnia, że musiałam kryć oczy przed słońcem, bo miałam światłowstręt. Więc amfetamina zdecydowanie zbyt mocno gryzła się z moją nadaktywną naturą. Szczerze mówiąc, nie potrzebowałam sztucznie wytwarzanej energii, bo miałam wystarczająco własnej. Więc faktycznie skończyło się na kilku razach. Pamiętam, jak koledzy kupili wielkie bongo. Wyglądało jak dzbanek na kwiaty. Oczywiście z ciekawości dałam się namówić na przetestowanie. I kiedy po raz pierwszy zaciągnęłam się tą ogromną ilością dymu, dosłownie od razu ścięło mnie z nóg. Przez dłuższą chwilę strasznie mnie muliło. Aż w końcu wylądowałam w toalecie i tak przez ponad godzinę nad nią wisiałam. Więc ta dawka była zdecydowanie za duża, zwłaszcza jak na pierwszy raz. Ale jednak mimo wszystko nie skończyło się na jednym razie. Ludzie lubią powtarzać swoje błędy. I tak też popalałam aż do momentu wyjazdu na studia. Podczas studiów w przeciągu tych 3 lat zdarzyło mi się zapalić dosłownie raz. Bo podczas studiów królował alkohol, o czym już wiesz z drugiego epizodu. Ilość spożywanego alkoholu zdecydowanie przekraczała ilość alkoholu spożywanego przez przeciętnego konesera. I jak już wspomniałem wcześniej, na początku wydawało mi się, że to była jedynie zabawa. A to zapewne dlatego, że pracowałam w samym centrum imprezowni. Poza tym był to pub z restauracją, więc patrząc na tych wszystkich klientów pijących alkohol, sama miałam ochotę się napić. Chociażby schłodzonego piwka po tych wszystkich godzinach pracy. W końcu nie przez przypadek mówi się Poznań miasto doznań, bo tam zawsze znalazła się okazja do picia. Tak aż do momentu, kiedy problemy zdrowotne naprawdę zaczęły być problemem. To właśnie wtedy po raz pierwszy zrozumiałam, że miałam problem alkoholowy. Ale nie tylko ja, my wszyscy. Z tym, że nikt nie chciał tego przyznać. Bo alkoholizm jest raczej kojarzony z biedą, patologią lub piciem pod sklepem. Natomiast upijanie się kilka razy w tygodniu było traktowane jako zwykła impreza. No więc kiedy, powiedzmy, w końcu dojrzałam do podjęcia wprowadzenia zmian w swojej diecie i stylu życia, w pierwszej kolejności odstawiłam właśnie używki. I tak aż do momentu przeprowadzki do Anglii. O moich imprezowych początkach w Luton już słyszałeś, więc przejdźmy od razu do Londynu. Kiedy moja współlokatorka po raz pierwszy zaproponowała mi kokainę, nie do końca wiedziałam, czego mogę się spodziewać. Wiedziałam jedynie, że jest to środek silnie pobudzający
i tyle. A wiedziałam o tym z przeczytanych przeze mnie książek Freuda, a dokładniej o jego badaniach dotyczących leczniczych właściwości kokainy. Bo Freud w początkowych fazach testowania był przekonany, że kokaina jest świetnym lekarstwem, chociażby na depresję. Niestety jego teoria szybko została podważona, odkąd okazało się, że coraz więcej ludzi popadało w uzależnienie. O czym zresztą sam się przekonał, bo jak też podają informacje, neurolog podczas swoich testów osobiście popadł w uzależnienie. Ale to nie wszystko. Jak też się okazuje, stymulant był również testowany na żołnierzach podczas I wojny światowej. Natomiast troszeczkę później, bo w latach 60., 70., ze względu na swoje działanie, był najczęściej stosowanym środkiem zażywanym wśród bogaczy. Przez co stał się popularnym i luksusowym środkiem odurzającym, spożywanym podczas różnych okoliczności. No to chociażby ze względu na swoje pobudzające działanie. I choć przypomina efekty, jakie uzyskasz na amfetaminie, zażywając kokainę, spadek euforii nie wiązał się z tym samym bólem fizycznym. I przypuszczam, to właśnie dlatego ludzie zdecydowanie częściej sięgali i wciąż sięgają po kokainę. A przekonałam się o tym głównie pracując w jednej z londyńskich restauracji. O czym już wiesz. Zapewne zgodzisz się ze mną, że życie w wielkim mieście oznacza znacznie szybszy tryb życia. Bo życie w wielkim mieście przypomina gonitwę szczurów, gdzie jeden chce być lepszy od drugiego. Rywalizacja o status, posadę czy też tytuł, a wszystko w imię pieniędzy. Ludzki umysł tak bardzo pochłonęła myśl o gromadzeniu dóbr materialnych, że w konsekwencji zaniedbuje pozostałe aspekty życia. A to chociażby dlatego, że wyższe stanowisko oznacza więcej obowiązków. I właśnie tu wchodzą w grę wszelkiego rodzaju substancje psychoaktywne. Bo niestety ludzki organizm zaczyna zawodzić. Najpierw prowadzimy niezdrowy tryb życia, po czym wymagamy od naszego ciała, aby zawsze było w najlepszej formie. Tak, proszenie o niemożliwe. Dlatego obserwując styl życia co niektórych ludzi, miałam wrażenie, że w ich sytuacji wręcz nie mogło obyć się bez stymulantów. No, chyba że odeszli bez pracy, a tym raczej bym się nie łudziła. Więc kiedy przychodził weekend, większość z nich dosłownie zatracała się w dużych ilościach alkoholu, który doprawiany był jeszcze większą dawką kokainy. Nie mogę powiedzieć, że każdy z nich, bo tego nie wiem, ale większość brała każdego dnia. I to właśnie oni byli tym najgorszym, ale najlepszym przykładem tego, co dzieje się z człowiekiem w ciężkim uzależnieniu. Bo jeszcze rok wcześniej można było zaobserwować ich w niemal szczytowej formie. Mieli świetną posadę, pieniądze, dom, rodzinę. Niestety rok później tracili wszystko, bo kokaina szybko przejęła kontrolę. I ten widok przerażał mnie najbardziej. Często zastanawiało mnie, jak oni w ogóle funkcjonowali, na przykład w pracy. Przecież ta euforia jest tak silna. Dziś myślę tak z własnego doświadczenia z kokainą, że przepaść między trzeźwością a hajem kokainowym jest zbyt potężna, więc zapewne to decyduje o tak szybkim uzależnieniu się przez człowieka. A tym bardziej, jeśli mówimy o osobie czy osobowości mającej skłonności do uzależnień. To tak jak z
tabletkami przeciwbólowymi. Bez tabletki boli, natomiast po zażyciu ból zostaje stłumiony i automatycznie zaczynasz czuć się lepiej. Więc wyobraź sobie, jeśli dla przykładu jesteś nieśmiałą osobą, to chociażby najmniejsza dawka kokainy sprawi, że automatycznie staniesz się duszą towarzystwa. Bo raptem przestaniesz się bać. Znikną wszelkie smutki i cierpienie. Dlatego nie oszukujmy się, ale śmiem przypuszczać, że gdyby nie to, że przyjęte zostało, że kokaina jest B, większość ludzi stosowałaby właśnie ją zamiast antydepresantów. Bo uwierz, kokaina daje znacznie lepszy efekt. I choć prawdopodobieństwo uzależnienia jest takie samo, przepisane antydepresanty stosujemy z pełnym zaufaniem. Zresztą nie trzeba długo szukać przykładu. Wystarczy obejrzeć kilka dokumentów o amerykańskich klinikach przepisujących pacjentom tabletki na bazie kokainy. Ale nie tylko. Jeśli do tej pory myślałeś, że heroina jest najsilniejszym narkotykiem na świecie, to jesteś w błędzie. To mit. Najsilniejszym i zarazem najszybciej uzależniającym jest fentanyl, który pochodzi z rodziny opioidów. Fentanyl, który jest podawany pacjentom jako silny środek przeciwbólowy i antydepresyjny. I nikogo nie interesuje fakt, że aż 84% uzależnień w Ameryce dotyczy właśnie tego środka. Co gorsza, to właśnie on widnieje na szczycie listy środków przyczyniających się do ogromu czy ogromnej liczby zgonów. Ale przecież narkoman jest narkomanem, więc rząd umywa ręce i nie wycofuje jego sprzedaży z rynku. Jeśli chodzi o jego działanie, środek ten poraża układ nerwowy, po czym faktycznie nie czujesz bólu. Mało tego, ty jesteś na takim haju, że mógłbyś bez pomocy innych przemeblować całe mieszkanie. O czym przekonała się mi bardzo bliska osoba. Bo jak też się okazuje, w Polsce również jest dostępny na receptę. Na przykład pod nazwą Matrifen Durogestik bodajże, Instantyl i inne. Fentanyl również jest 100 razy silniejszy od samej morfiny. Taka dodatkowa ciekawostka, lek ze względu na swoje silne działanie uzależnia znacznie szybciej od heroiny. A choćby najmniejsze przedawkowanie oznacza śmierć. Ale to nie koniec. Bo na rynku dostępne są również inne leki z grupy silnie uzależniających opioidów. Jak na przykład oksykodon, który jest 2 razy silniejszy od morfiny. Lek dostępny jest m.in. pod nazwą akordeon przez 2C. Czy jeszcze Cię nie zastanawia fakt, że coś, co nazywane jest lekiem, w rzeczywistości uzależnia Cię i przyczynia się do zgonu? Spójrzmy prawdzie w oczy. Niezależnie, czy jest to tak zwany lek, czy narkotyk, oba spożywane w nadmiarze przyczyniają się do trwałego uszkodzenia organizmu. A więc uzależniony od jakichkolwiek substancji psychoaktywnych, na szczycie utrzymasz się tylko do jakiegoś momentu. A przekonałam się o tym, obserwując znajomych. Najpierw zauważyłam, jak stopniowo zmieniał się ich wygląd fizyczny. Raptem poupadali na zdrowiu, znacznie częściej łapali różnego rodzaju infekcje, wirusy. Natomiast w cięższym stadium uzależnienia dochodziło już nawet do paranoi. Jeden ze znajomych był tak silnie uzależniony, że dawka, którą przyjmował na początku, jedynie w weekendy wzrosła trzykrotnie i teraz była zażywana już codziennie. Aż w końcu wylądował w szpitalu psychiatrycznym. Najpierw został aresztowany i zamknięty w więzieniu,
za posiadanie narkotyków chociażby, a że sprawiał zagrożenie ze względu na stany lękowe i paranoję, ostatecznie zamknęli go w psychiatryku, gdzie zresztą przeszedł ciężki odwyk. I kiedy po roku wyszedł zupełnie trzeźwy, wracając do dawnego towarzystwa, długo nie trzeba było czekać, żeby po raz kolejny zobaczyć go na haju. Mimo bolesnych doświadczeń, które przyniosły mu ostatnie miesiące brania, mimo jeszcze cięższego okresu detoksu, podczas którego dosłownie wychodził z siebie. W szpitalu był przypięty pasami ze względu na halucynacje, które miewał, bo jak też sam opowiadał, wydawało mu się, że jakieś niewidzialne istoty chcą go zabić. Później widział policjantów siedzących na drzewach. No, koszmar! Przerażające historie, które sam opowiadał, po czym dosłownie chwilę później zapomniał i wrócił do dawnego życia. Inny znajomy najpierw stracił pracę, a ze względu na swój stan psychiczny i fizyczny w końcu stracił i rodzinę. Ale to nie koniec. Okazało się, że wystawił rodzinny dom pod zastaw, bo narobił sobie długów u dealerów. Takich historii znam wiele. I jedna totalnie różni się od drugiej. Na przykład jeszcze inny znajomy podczas domówki sam wciągnął 5 gramów kokainy, po czym siedząc w fotelu miał zapaść. Kolory jego skóry z minuty na minutę przybierały inny kolor. Aż wreszcie zbladł i zamknął oczy. Pamiętam, że w tamtym momencie dosłownie każdy na chwilę zamarł. Wszyscy myśleliśmy, że umarł. Kompletnie nie kontaktował, więc koleżanka spanikowana chciała dzwonić na pogotowie. Ale na całe szczęście chwilę później otworzył oczy. I choć sam wyglądał na przerażonego, to oczywiście nie sprawiło, że przestał brać. Bo już tydzień później historia się powtórzyła. I tak też zresztą po dziś dzień, z tego co wiem. A więc jak sam widzisz, drogi widzu, konsekwencje uzależnienia bywają naprawdę zróżnicowane. A zależą głównie od poziomu Twojego uzależnienia, które w dużej mierze zależy również od środowiska, w jakim się obracasz. Pamiętam, jak na jednej z firmowych imprez mój menadżer, którego pamiętasz z ostatnich epizodów, podał mi pod stołem złożoną kartkę papieru, po czym powiedział, żebym poszła do toalety. A że miałam już troszeczkę wypite, zrobiłam, co powiedział. Więc kiedy już znalazłam się w kabinie klubowej toalety, otworzyłam kartkę, a tam drobne kryształki. Przestraszyłam się, myślałam, że to heroina. Więc zamknęłam to z powrotem i oddałam mu, mówiąc, że wziąłam tylko trochę. Oczywiście nikt nie zauważył, bo każdy był już pod wpływem alkoholu. Więc następnego dnia, przerażona, zapytałam swoją współlokatorkę, czy oni faktycznie biorą heroinę. A ta wybuchnęła śmiechem i powiedziała, że to była ekstaza, którą nazywali MDMA w skrócie. Skomentowała też, że powinnam była spróbować, bo to jeden z najlepszych dragów, jaki w życiu próbowała. Po czym dodała, że w następny weekend mogłybyśmy pojechać do centrum Londynu, do jednego z klubów, który zresztą słynie głównie z ekstazy. I oczywiście ciekawość wygrała. Skoro wszyscy tak to lubią, ja znowu chciałam wiedzieć dlaczego. Więc spróbowałam i ja. Klub miał 4 różne sale, które były specjalnie przyciemnione. Dodatkowo puszczali sztuczny dym, bardzo dużo dymu. Specjalne światła i ta muzyka. Muzyka, która na początku przypominała, jak to się mówi, mielenie pomidorów. Zero sensu. Więc pamiętam, że pierwsze 30 minut od wzięcia takiej dosyć małej dawki nie czułam nic. Ale wszystko raptem się zmieniło, kiedy po raz kolejny już
zmieniałyśmy salę. Wchodząc do jednej z nich, poczułam, jak raptem ugięły mi się kolana i w tym samym momencie ogarnęło mnie niesamowite uczucie radości. Na twarzy automatycznie pojawił się wielki uśmiech, a wszyscy tańczący obok wydawali się najpiękniejszymi istotami, jakie widziałam. Raptem zapomniałam o wszelkich troskach, nawet o tym, że miałam jakiś uraz do swojej współlokatorki. Bo teraz dosłownie kochałam wszystkich. Miałam wrażenie, że scaliłam się z muzyką. Wszystko po prostu było idealne. Więc zamknęłam oczy i teraz już tylko tańczyłam. I tak bez przerwy przez kolejne około, nie wiem, 5-6 godzin byłam tylko ja i muzyka. I nic więcej. Natomiast dzień po imprezie czułam się jedynie strasznie zmęczona. Miałam też delikatny ból brzucha, jak przy zwykłym zatruciu. Więc powiedzmy, towarzyszył temu brak apetytu. Dobra, no to tak podsumowując. Zdecydowanie nie jest to substancja, którą przyjmować można codziennie, bo doświadczenie jest zbyt silne. W odróżnieniu od kokainy, tu raczej ciało było niczym fala. Dosłownie miałam wrażenie, że płynę, więc MDMA było zdecydowanie na jakąś większą zabawę klubową i to też w przystosowanych do tego klubach. Pamiętam, że tamta noc była jedną z najlepszych nocy, jaką w tamtych czasach przeżyłam w Londynie. A to tylko dlatego, że chociaż przez chwilę nie myślałam o problemach. Po raz pierwszy od długiego czasu poczułam prawdziwą radość. To smutne, że dragi muszą ci to przynieść. Nie bałam się niczego, nie miałam żadnego smutku. Ja po prostu czułam dużo miłości. Pragnęłam, żeby to uczucie nigdy nie ustało. Ale mimo wspaniałego działania ekstazy, nie czułam choćby w najmniejszym stopniu, że mogłabym się od niej uzależnić. Uwielbiałam jej działanie, ale to, jak się czułam, zupełnie nie zależało od niej. Bo niestety o tym decydowała spożywana codziennie marihuana. Mimo przekonań znajomych, że zioło jest naturalne i że to żadne uzależnienie, ja czułam, jak bardzo wpływało na moje zachowanie. Bo z czasem nauczyłam się funkcjonować jedynie pod wpływem zioła. Do tego stopnia, że nigdy nie powiedziałbyś, że wyglądam czy zachowuję się inaczej. A to dlatego, że nie byłam już nawet ospała czy ociężała. Miałam pełną energię, a do tego perfekcyjne skupienie. Byłam w transie, więc nic nie było w stanie wybić mnie z tej równowagi. Wyobraź sobie, jak silnie musiałam zaprogramować swój umysł. Że z czasem już coraz rzadziej piłam alkohol, tym bardziej nie interesowała mnie kokaina, odkąd napatrzyłam się na znajomych w nałogu. Jedyne, co faktycznie stało się moim nawykiem, to palenie zioła. Jak już wspomniałam wcześniej, coraz częściej zdarzało mi się popalać trawkę. Czy też marihuanę, jak wolisz. Jeśli dobrze pamiętam, zaczęłam więcej palić po około roku mieszkania w Croydon. To właśnie wtedy miałam te najgorsze momenty załamania. Będąc daleko od domu, wiedząc, że nikomu nie mogę ufać, faktycznie często czułam się osamotniona. Poza tym ciągle musiałam mieć się na baczności, bo miałam wrażenie, że każdy wręcz czekał na moje potknięcie. Więc momentami naprawdę nie radziłam sobie z emocjami. Czy choć trochę wyobrażasz sobie, jak ciężko mi było wciąż udawać, że wszystko jest w porządku, kiedy faktycznie czułam, jak powoli traciłam nad sobą kontrolę? No więc w końcu sama zaczęłam kupować działki. A z upływem czasu
zaczęłam palić już każdego dnia. I tak powoli z jednego skręta dziennie zrobiły się dwa, a później trzy. Aż w końcu przestałam już pytać innych, czy zapalą, i paliłam sama. Więc palenie zioła stało się rutyną dnia. Dosłownie wyczekiwałam końca pracy, żeby zapalić i odpłynąć myślami od tej szarej rzeczywistości, z którą niestety musiałam mierzyć się każdego dnia. Smutne, ale prawdziwe. Bynajmniej było wtedy. Czy byłam świadoma swojego nałogu? To oczywiste. Trudno było nie zauważyć. A dokładniej uświadomiłam się o tym, kiedy zaczęłam kupować 10 gramów zioła tygodniowo. Po prostu nie potrafiłam wyobrazić sobie dnia bez chociażby jednego skręta. Więc jeśli przed snem nie zapaliłam, to miałam murowaną, nieprzespaną noc. Kupowałam zawsze od tego samego dealera, który zresztą był moim dobrym znajomym z restauracji. Więc zazwyczaj miałam stałe zaopatrzenie. Ale zdarzyło się i był taki, powiedzmy, przystój. Kolega na chwilę wycofał się z biznesu, a ja dosłownie spanikowana, zdesperowana szukałam kogoś, kto będzie miał równie dobry, mocny towar. Pamiętam, że w tamtym okresie czułam się zażenowana swoim zachowaniem. Ale mimo wszystko nałóg wydawał się być znacznie silniejszym. Do tego stopnia, że kiedy po raz pierwszy odwiedziła mnie mama, nie widziałam innego wyjścia, jak powiedzieć jej, że palę. Mama przyjęła to dość łagodnie, prawdę mówiąc. Stwierdziła, że jeśli muszę, to muszę. I więcej nie komentowała. Spójrz, do czego nałóg może doprowadzić człowieka. W tamtej chwili wydawało mi się, że nawet na chwilę nie potrafię przestać. W dodatku wszystko mnie drażniło, a przez to byłam nieprzyjemna dla ludzi. A że nie chciałam być niemiła, w takie dni starałam się unikać ludzi. Oczywiście, jeśli było to tylko możliwe. Co gorsza, dosłownie czułam, jak w jednej chwili uderzały we mnie wszystkie tłumione od dawna uczucia. Bo jak paliłam cały czas, no to nie było żadnych negatywnych uczuć. Dodatkowo w głowie snułam najciemniejsze scenariusze. Wyobrażałam sobie moje życie już nigdy się nie zmieni. A ja w końcu wyląduję na ulicy, jeśli natychmiast nie zaprzestanę. Bo było już naprawdę źle. Do tego stopnia, że przeżywałam to nawet we śnie. Miewałam najgorsze koszmary w tamtym okresie. Koszmary, w których wciąż nachodziła mnie jakaś zmora. Do dziś pamiętam ten obraz. W pomieszczeniu raptem zapanował zmrok, a ja, jak gdyby przyklejona do łóżka, za nic nie mogłam się ruszyć, bo czułam, jak na klatce piersiowej siadała jakaś czarna postać, po czym dusiła mnie swoimi szponami. A kiedy w rozpaczy zaczynałam się modlić w myślach, bo nie mogłam nic mówić, ta raptem zamieniała się w popiół i znikała. Dosłownie wstyd mi było przed samą sobą. Ale znajomi uważali, że jestem jedynie przewrażliwiona, bo za dużo pracuję. Poza tym, jak już mówiłam, wciąż powtarzali, że od zioła nie można się uzależnić. Przecież ono jest naturalne, więc nie szkodzi zdrowiu. No cóż, na początku też tak myślałam. Sama nie przekonałam się o tym, że to niewinne zioło nie jest takie niewinne, jak wszyscy myśleliśmy. Zatem po około 3, a może 4 miesiącach takiego ciągu postanowiłam temu zaprzestać. Bo w końcu dotarło do mnie, jak nigdy wcześniej, że zbyt dużo mnie to kosztowało. Pieniędzy, ale ponad wszystko zdrowia. Nie chciałam, żeby coś mnie kontrolowało. To bolało mnie najbardziej. I raptem coś, co tak długo wydawało się niemożliwym, raptem stało się możliwe.
A dokładniej stało się któregoś pięknego wieczoru w drodze powrotnej do domu. Pamiętam, że tamtego wieczoru byłam strasznie zmęczona, więc jak nigdy wcześniej szłam powolnym krokiem. Do domu wracałam zawsze tą samą drogą, więc po drodze zawsze mijałam kościół baptystów. Co najdziwniejsze, mimo tego, że zawsze patrzyłam w tamtym kierunku, przez ostatnie 2 lata kompletnie nie dostrzegałam niczego wyjątkowego przed tym kościołem. Ale tamtego wieczoru spojrzałam raz jeszcze i raptem zauważyłam tam tablicę, na której widniał potężny napis: a co jest twoim życiowym celem? Przez chwilę stanęłam jak zamurowana, po czym przez kolejne 10 minut, wpatrzona w napis, w kółko zadawałam sobie to samo pytanie. Ono tak bardzo mnie zainspirowało, że coś nagle we mnie pękło i postanowiłam zebrać się w garść i odzyskać kontrolę nad swoim życiem. Bo raptem naszła mnie przerażająca myśl o tym, że być może jestem jedyną osobą, która nie ma jeszcze obranego celu. Zamiast tego ja wciąż wydawało się, że błądziłam. Więc był to moment dość przełomowy dla mnie. Kiedy w końcu odstawiłam to zioło, raptem wszystkie czynniki zewnętrzne zaczęły działać na moją korzyść. To właśnie w tamtej chwili poczułam motywację do pracy nad sobą, ale przede wszystkim motywację do odnalezienia własnego celu życiowego. Raptem jak ten grom z jasnego nieba spadła na mnie propozycja pracy w centrum Londynu, a to automatycznie oznaczało lepsze warunki, no i płace. Z drugiej strony, w tym samym czasie menadżer jeszcze z obecnej pracy po raz kolejny wyprowadził mnie z równowagi, co było świetną wymówką do tego, żeby w końcu odejść. A dzięki temu pojawił się wolny czas na głębsze przemyślenia. Pojawiła się również siła, żeby zaprzestać co niektórym toksycznym znajomościom. Bo nowa ja oznaczało w moim przypadku nowe wszystko. Stare zostawiałam za sobą, a otwierałam się na nowe. I choć miałam już za sobą kilka odbytych przeprowadzek, to jednak tym razem oznaczało to coś więcej. Bo wraz, powiedzmy, z nową perspektywą postrzegania pojawiła się nowa praca, lepsza praca, no i mieszkanie. Jako że w tamtych czasach przyjaźniłam się z pewną dziewczyną, o której dowiesz się w części drugiej, obustronnie stwierdziłyśmy, że obie zaoszczędzimy, jeśli zamieszkamy razem w wynajmowanej przez nią kawalerce. Więc tak też zrobiłyśmy. Zanim jeszcze rozpoczęłam nową pracę, zrobiłam sobie miesięczną przerwę. Należało mi się. W końcu przez ostatnie 2 lata naprawdę ciężko pracowałam. W przeciągu 2 lat zaledwie 2 razy udało mi się przylecieć do Polski, czego oczywiście nigdy nie uważałam za wakacje, bo to były odwiedziny. No więc kiedy w końcu miałam dla siebie pełne 30 dni, koleżanka namówiła mnie na siłownię. A że w tamtym okresie ważyłam zaledwie 55 kg, postanowiłam przybrać trochę masy mięśniowej i nabrać kształtów. Oczywiście kompletnie nie wiedziałam, co miałam tam robić, ale tym razem już nie wstydziłam się poprosić o pomoc. I okazało się, że trenerka pracująca na siłowni była naprawdę miła. Poprowadziła mnie po całej sali, pokazała, jak używać każdego sprzętu, a nawet dała kilka przydatnych wskazówek. Zresztą nie tylko ona. Cały personel był niesamowicie przyjemny i pomocny. Więc z czasem chodząc coraz częściej i częściej poznawałam coraz więcej różnych ludzi, którzy
Naprawdę widać było, że pasjonowali się sportem. A ja dzięki właśnie nim zaraziłam się również. Więc teraz zamiast palić zioło na uspokojenie, ja chodziłam pobiegać. Zamiast biegać co weekend do klubów i faszerować się dragami, teraz brałam suplementy i biegałam na siłownię. Czułam się fantastycznie, dosłownie jak nigdy wcześniej. Więc siłownia stała się moim nowym uzależnieniem. Bo treningi, a zwłaszcza wytrzymałościowe, doprowadzały moje ciało do produkowania niesamowitej ilości endorfin, które były naturalnym highem. A dzięki temu treningi stały się moją codzienną motywacją. Dosłownie wszystko nabierało lepszego koloru, odkąd zaczęłam ćwiczyć. I choć wszystko naprawdę zdawało się być znacznie lepszym, chociażby w porównaniu do pierwszych 2 lat, to jednak wciąż nie było idealnym. Bo coraz częściej zaczęły pojawiać się spory między mną i współlokatorką. I takim, myślę, gwoździem do trumny był moment, kiedy jej kot przyniósł do domu pchły, który mi ta kompletnie się nie przejęła. Ja natomiast, ze względu na to, że osiadły właśnie w moich włochatych kapciach, miałam pogryzione corki, szczele i łydki, co doprowadziło mnie do kompletnej furii. A że odkąd zamieszkałyśmy razem, miałam z nią wystarczająco dużo cyrków, ta sytuacja sprawiła, że w końcu wybuchnęłam krzykiem. I wygarnęłam jej dosłownie wszystko, co już od miesięcy zalegało mi na sercu. Wiesz, co usłyszałam w odwecie? Kilka małych pchełek, a ty tak się denerwujesz. Przecież nic ci się nie stanie. Po prostu ręce mi opadły, więc ubrałam buty i poszłam pobiegać, bo kłótnia nie miała sensu. I kiedy byłam gdzieś w połowie drogi, raptem rozpadał się deszcz. Duży deszcz. Na który kompletnie się nie zapowiadało wcześniej. Ale mimo wszystko nie wracałam do domu. Biegłam dalej. Bo dziwnie czułam, jak z minuty na minutę deszcz jak gdyby oczyszczał mnie z tych nerwów i stresu. Więc pytałam siebie w kółko, dosłownie, co ja mam zrobić, co ja mam zrobić? No co, no powiedz, no co ja mam zrobić? I raptem usłyszałam wewnętrzny głos mówiący: spróbuj medytacji. Drogi widzu, jak Boga kocham. Nigdy wcześniej nie słyszałam tego terminu. Dlatego zastanawiałam się, czym do cholery jest ta cała medytacja i czy w ogóle istnieje takie słowo. Ale nieważne, bo w tym samym czasie, dosłownie jak ręką odjął, na twarzy pojawił się uśmiech, a w sercu nastąpiła radość. Coś się we mnie zmieniło, czego jeszcze nie byłam świadoma. Do końca. Więc kiedy wróciłam do domu, natychmiast przeprosiłam koleżankę. I nie obchodziło mnie już nawet to, że była kompletną egoistką i nie dbała o innych. Po prostu zapomniałam o wszystkim. Bo teraz miałam ważniejszą rzecz na głowie. A mianowicie chciałam dowiedzieć się, czym była medytacja. Więc resztę wieczoru spędziłam na poszukiwaniu informacji. I kiedy już znalazłam odpowiednie źródło, to, czego się dowiedziałam, odmieniło moją wizję postrzegania rzeczywistości o 180 stopni. A pomogła mi w tym właśnie regularna praktyka medytacji. Ale temu tematowi poświęcę oddzielny epizod, bo medytacja jest prawdziwą magią i zasługuje na wyróżnienie. Albowiem, jak też już wkrótce się dowiesz, w późniejszym etapie odgrywała w moim życiu najważniejszą rolę i zresztą wciąż odgrywa. Widziałam setki ludzi rujnujących swoje życie tylko dlatego, że zdecydowali się cierpieć w ciszy. Bo kiedy nie rozumiemy pierwotnej przyczyny naszego problemu, często tłumimy nieprzyjemne uczucia związane z jakąś sytuacją z przeszłości.
Niestety unikanie jakichkolwiek negatywnych emocji nie usunie ich z naszej podświadomości. Możesz chwilowo przestać o nich myśleć, ale bądź pewien, że prędzej czy później ktoś nieoczekiwanie wywoła te same uczucia w Tobie i przypomni o problemie, który wciąż tam jest. Dlatego ucieczka nie wchodzi w grę. W końcu będziesz musiał stawić czoła swojemu cierpieniu i tak do momentu, aż zrozumiesz jego źródło. Jeśli nie wybaczysz sobie swojej sytuacji i nie zamkniesz spraw z przeszłości, bądź pewien, że dopóki nie położysz temu kres, nie będziesz w stanie pójść naprzód. Zatem nie uciekaj od przeszłości i nie ukrywaj starych uczuć. Zamiast tego wróć do nich i spróbuj zrozumieć ich znaczenie. Tylko w ten sposób nastąpi uleczenie. Natomiast narkotyki lub alkohol czy leki nie leczą głębokich ran i nie usuwają bólu, który kryje się w starych wspomnieniach. Jak teraz już wiesz, przekonałam się o tym na własnym przykładzie. Dlatego nie oceniajmy jeden drugiego za podjęte przez nas w przeszłości decyzje. Niektóre, mimo swoich negatywnych konsekwencji, naprawdę bywają przydatne w procesie rozwoju. Na przykład ja, dzięki własnym doświadczeniom z testowania różnych używek, zrozumiałam, czym jest uzależnienie i jak działa umysł człowieka w uzależnieniu. Dlatego dziś wiem, jak pomóc. Więc nie bądźmy dla siebie surowi. Przecież wszyscy przynajmniej raz popełniliśmy błąd, przez który cierpieliśmy. Życie jest pełne niespodzianek, drogi widzu, które faktycznie niosą za sobą lekcje. Lekcje, które najpierw musimy dostrzec, aby następnie się ich nauczyć. Oczywiście to naturalne, że największe lekcje ukryte są w tych najtrudniejszych doświadczeniach. Wiedz jednak, że czasem jest to jedyny sposób, aby odkryć prawdę o sobie samym. Jak silny jest nasz umysł i jak potężny jest jego potencjał. Więc zamiast oceniać własne zachowania czy zachowania innych, a tym samym pozwalając emocjom przejąć nad sobą kontrolę, zamiast tego poszukaj ukrytego znaczenia, a Twój pogląd automatycznie ulegnie transformacji. Tylko wtedy uwolnisz się od wewnętrznego cierpienia. Drogi widzu, serdecznie zapraszam Cię do obejrzenia drugiej części tego odcinka, gdzie w detalach opowiem Ci o mojej przyjaźni ze wspomnianą wcześniej dziewczyną, ale nie tylko, bo opowiem Ci również o innych toksycznych znajomościach, które były dla mnie największymi życiowymi lekcjami. Lekcjami, które zapamiętam do końca życia. Z kolei Ty, drogi widzu, będziesz miał okazję dowiedzieć się, czym jest tak naprawdę toksyczna relacja oraz jakie konsekwencje za sobą niesie. A na podstawie moich doświadczeń będziesz miał okazję nauczyć się, jak wyciągać wnioski z własnych doświadczeń, jak czytać znaki i uczyć lekcji na własnych błędach. Mam nadzieję, że to nagranie zmotywowało Cię do refleksji nad własnym życiem i systemem przekonań. A dzięki temu jesteś w stanie spojrzeć na swoje życie z totalnie innej, być może nowej perspektywy. Życzę Ci wytrwałości, cierpliwości i dużo, dużo, dużo siły w dążeniu do odnalezienia własnej prawdy, ale i uleczenia. No i jeśli podobało Ci się to nagranie, poproszę o kciuka w górę i podzielenie się linkiem z rodziną czy znajomymi. Natomiast jeśli jeszcze nie subskrybowałeś, a podoba Ci się to, co umieszczam na tym kanale, to poproszę, abyś już teraz subskrybował do mojego konta i tym samym będziesz zawsze poinformowany o nowościach, jakie pojawią się na kanale. A tymczasem pozdrawiam serdecznie i do następnego razu, hej!